Dzień dobry, Maju. Cześć. Dzisiaj mamy premierę taką. Nie wiem, czy profesor podobno mówił każdemu, że będzie jego, że tak powiem, młodsza wersja na następnej lekcji. Czy ta informacja do ciebie dotarła? Dotarła jakąś godzinę przed lekcją. Aha, okej. A jak się z tym czujesz? Dobrze? Na czym? Może trochę zestresowana. Naprawdę? No co ty, nie możesz się stresować. Czym? Słuchaj, ja jestem prawie w twoim wieku, no bez przesady, nie ma co się stresować zupełnie. Powiedz mi, Maja, w ogóle coś o sobie, skąd właśnie jesteś, co, nad czym pracowałaś z profesorem, co ci się nie podobało w lekcjach, wiesz, wszystko. Żartuję oczywiście. Tak powiedz właśnie coś o sobie. No to jestem z Katowic. O. Na wiolonczeli właśnie skończyłam 8. rok nauki. Z profesorem Sztralem robiłam teraz dużo utworów. Ale dzisiaj chciałabym zacząć od łabędzia O, dla super. Saint-Saënsa. Dobra. A co w tym tajemniczym stwierdzeniu z profesorem Sztralem dużo utworów się mieściło, żebym wiedział, co możemy, do czego możemy ewentualnie wrócić i pewnie nad czym pracowałaś? No to grałam koncert, pierwszą część Lalo i Haydna. Okej. Okay. A Haydn C-dur czy D? C-dur. Okej. Okay. Trzy części Bacha, z drugiej suity Couranta, Sarabandy i Żika. Grałam jeszcze Łabędzia grałam też. Na pierwszej lekcji grałam wariację Paganiniego. Okej, okay. To dużo programu masz. Dobrze, to do No. jakiegoś konkursu się przygotowujesz, przygotowywałaś, czy jak to tam? No, w sumie to jest, większość to jest nowy program na ten rok, na jakieś konkursy, Okej, więc. okay. A gdzie się wybierasz? Może będziemy się Na widzieć. razie to jest jeszcze do przedyskutowania z moim nauczycielem, Okej. Okay. ale na pewno będę na tym konkursie CEA w kwietniu. Super. Okej. Okay. A u kogo się uczysz? Pana Marka Szopy. Pan Marka Szopy. To on chyba też już na uczelni też uczy. Czy dobrze pamiętam, czy źle? Tak, uczył w Katowicach. No i też gra w orkiestrze w Nosprze. O właśnie, tak. To dobrze. Jeszcze nie taka stara pamięć. Z tego wynika. Dobrze, to słuchaj, to zaczniemy sobie od tego łabędzia. Szkoda, że nie ma fortepianu, ale damy radę. Damy radę. To ja zamieniam się w słuch. Thank you.
Okej. Dużo, dużo rzeczy bardzo mi się podoba, bo widać, że wkładasz serce w tego łabędzia, że tak powiem. Natomiast pewne miejsca, smyczkowanie i jakby też nie dotrzymywanie niektórych wartości, do czego zaraz sobie wrócimy, jak to zaradzić. Szczególnie tam ten koniec sprawia wrażenie, jakby ten łabędź był w takim umaszczeniu moro, wiesz, takiej dosyć wojskowej edycji. A ja wolałbym, żeby on był taki biały w oryginale. I na pewno wróćmy sobie jeszcze do początku, bo ta wibracja i sam ten początek, wydaje mi się, że on powinien być taki bardzo dostojny i brakuje mi słowa, jak ci to opisać obrazowo, tak żebyś zrozumiała. Ta wibracja i ten początek łabędzia powinien być bardzo intymny. W sensie nie potrzebujesz od razu, że tu po prostu poszukajmy. Nawet poprzez wibracje, poprzez właśnie tę delikatność, subtelność, ten łabędź musi mieć charakter właśnie taki bardzo dostojnego, delikatnego. Tak bym to widział. Postaraj się, Maja, proszę, żebyś miała wibrację też dużo bardziej stabilną. Tam na początku mi trochę internet zjadł jakość. Natomiast powtórzmy sobie ten początek, żebym właśnie usłyszał to jeszcze raz. Zwłaszcza jeśli chodzi o natężenie wibracji, żeby ten dźwięk nie był przewibrowany od początku, żebyśmy barwowo tutaj szukali właśnie ładniejszego brzmienia. Zacznijmy jeszcze raz. Końcóweczki ładnie, ale ten początek dużo delikatniej, dużo subtelniej. Szukamy takiego konkretnego dźwięku, tak? Czyli z początkiem, z techniką przygotowawczą. I ciągniemy jakby frazę. Żeby to nie było tak automatyczne, tak? Powoli budujemy napięcie od pierwszej nuty poprzez właśnie kontakt, spokojną wibrację. Ta nuta nie jest za mało wibrowana, bo u ciebie niestety jest... Ta wibracja jest dużo szybsza. Słyszysz jakby różnicę w tym. Postaraj się, Maja, właśnie poszukać takiej spokojniejszej. Spokojniejszej wibracji. Trochę więcej opowiadającej tak naprawdę o tym utworze. Nawet jeszcze spokojniej. O tak. Super. Dobra, Maja. Teraz jeszcze jedna rzecz. Staraj się, żeby nie było tam takiego
glis, czyli żeby tego nie było, ok? Spróbuj jeszcze raz. Spokojniejsza wibracja ma. Dobra, tu też sobie musisz odpowiednio zagospodarować smyczek. 2, 3. Okej, spróbujmy jeszcze raz. A to, że jakby spokojniej operujesz środkiem wyrazowym w postaci wibracji, nie może też wpływać na naturalny rytm, tak? Żeby nie było tutaj żadnych zachwiań, czyli jak ra. Żeby nie było tak sztucznie przedłużanych niektórych nut, naturalnie, to co jest w tekście. Proszę to wszystko na legacie. 2. Okej. Okej, jeszcze raz. Ja mam tu delikatny problem kablowy, ale to poproszę Kosmę, żeby mi z tym pomógł. Zacznijmy jeszcze raz, pilnując właśnie tego rytmu cały czas stałego. Super, dobra. Słyszysz mnie, Maju? Słyszę, ale nie widzę. Dobra, to czasem dobrze, ale akurat nie dzisiaj. Dobra, jeszcze raz, bo się nie do końca tu mogłem skupić, ale już działa. Spróbujmy. Dobra, Maja. I teraz jeszcze jedna uwaga. Każdą nutkę wibrujemy. Okej. Delikatnie, nie przewibrowując, to nie lalo, tylko z bardzo subtelną i delikatną wibracją. Okej. I tutaj też musisz, Maju, pamiętać o smyczku i jego zagospodarowaniu, żeby nie było... Już ci brakuje i zwalniasz, tak? U ciebie jest tak, że jest do i cisza. A ja bym chciał... Tak? To wyciszenie wyjdzie ci naturalnie, natomiast...
wchodzimy tutaj do podstawka, nie gnieciemy w ogóle dźwięku, ale tu akurat bardzo, bardzo ładnym dźwiękiem grasz. I od siebie rączka plus do tego pełny włoś przy szpicu. I to nam tak naprawdę naturalnie stworzy możliwość dotrzymania tego dźwięku po pierwsze do końca, a po drugie z tą taką igiełką w brzmieniu, że ono cały czas jest. Że nie ma go że jest przez 3/4, a nagle ginie, tylko że cały czas jest kontakt smyczka ze struną. Możesz sobie delikatnie podnieść też łokieć, żeby mieć wystarczającą tutaj moc sprawczą do tego, żeby mieć kontakt właśnie pełnego włosia ze struną przy szpicu i będzie dobrze. No spróbujmy. Raz, dwa, trzy. Super, dalej. O, to już nawet pani przedłużyła. Już teraz to za dużo mam. No, dobrze, dobrze. Dobra, Maju, poczekaj, przerwę ci, będę upierdliwy. A jak widzisz jakby różnicę w wyrazie tego pierwszego tematu i tego? Jak by się chciała zróżnicować? Jaki masz na to pomysł? Czy w ogóle chciałabyś zróżnicować, czy nie? Chyba chciałabym, żeby ten pierwszy temat był na początku taki piano, taki cichy, później się dopiero, żeby trochę rozwinął właśnie na tym przebiegu do góry, ale później, żeby zacząć może tak bardziej mezzo forte, żeby był trochę głośniejszy, bardziej już... Jak to można nazwać? Odważnie, czy coś takiego? Okej. Okay. No. Czyli coś tam miałem rację z tym wojskowym umaszczeniem, że tak powiem, łabędzia. No właśnie, chcielibyśmy jakoś te dwie części, nie części, tylko te tematy skontrastować, tak? I chciałbym, żeby to było dosyć sugestywne też z twojej strony, że tak jak rozmawialiśmy, że ten początek jednak chcielibyśmy w kierunku takiego delikatnej intymności wręcz, można powiedzieć, to z tym drugim tematem no troszkę barwowo musielibyśmy coś zrobić, popracować. Może zmienić też strunę do niektórych fragmentów. Zobaczmy to sobie jeszcze raz. Już od tamtia. Bo tu też harmonia nam sugeruje pewne rzeczy, które powinniśmy zrobić, prawda? Szczególnie to B. I rozwiązanie. Myślę nad mądrymi palcami, ale zaraz ogarniemy. Dobrze, Maju? I tutaj tak samo nie gramy, bo żeby nie było mimo wszystko. Nie było tego, żebyśmy tego dworzaka po prostu tu nie robili. Tak, tylko subtel. Tego szukajmy, takiego wewnętrznego wyrazu. Lepiej. D.
Dobra, Maja, a powiedz mi, czy tam jest pauza? Nie ma. Nie ma. To jak nie ma pauzy, to to czemu jest? Bo to było tak. Hop. W sensie u ciebie. To taki łabędź podskakujący trochę. Trzymamy. Okej. Okay. Cały czas trzymamy kontakt smyka ze strunami, tak? Nie dodajemy pauz tam, gdzie ich nie ma, bo to niepotrzebne. Okej? Okay? Spróbujmy. Dobrze. I teraz jeszcze jedna rzecz, Maja. Nie będzie ci łatwiej zmienić palce na mocniejsze, drugi i trzeci. Żeby tu zagrał. Szczególnie, że to B chyba będziemy wyciągać, chyba że masz na to inny plan, jako taką nutę do zaznaczenia. Czy jakąś inną byś właśnie tu wyciągnęła na wierzch? Jaki nie, Maja ma na to plan? Taka nuta. Nie, to jest raczej taka nuta, która wymaga podkreślenia. Okej. Okay. Jakby harmonicznie. O, to tak otóż to. Wypada. Tak, tak wypada. Dobrze, no to właśnie chciałbym, żebyś się skupiła na tym B i jak nawet też będziesz wibrować, to podpieraj proszę paluszek, nie chcę, bo to jest akurat zły palec do pokazywania w tym kierunku, żebyś miała podparty drugi paluszek pierwszym i trzecim. Wtedy ta wibracja będzie bardzo mocno ustabilizowana, tak? Bo jak my wibrujemy drugim palcem czy pierwszym, staramy się przenosić cały ciężar ręki właśnie z jednego na drugi i oplatać go mocniejszymi palcami. Czwarty palec nie jest takim, można powiedzieć, mocnym palcem i ta wibracja też jest taka, znaczy u mnie już jest, no u mnie już jest, natomiast żeby ona była cały czas stabilna, tak? I jak zmienimy sobie po prostu paluszek z, tak samo z trzecim, wydaje mi się, że z mocniejszego na mocny, z trzeciego na pierwszy będzie ci łatwiej. Spróbuj proszę zmienić. Jak będzie ci niewygodnie, to pozostawimy jakby tamtą wersję. Ale na razie szukajmy. Dobrze, Maju? Nie przewibrowuj proszę. Nie przewibrowuj, żeby nie było właśnie jak tego efektu, jakby właśnie dostała dodatkowy zastrzyk prądu. Żeby tego nie było. Bo to bardziej tak z kozą niż łabędziem. Spokojna wibracja, a umiesz bardzo ładnie wibrować tutaj. Nie mam ale. A spróbujmy może 2, 3 takie smyki. Żeby nie było tego. Okej, tylko legato. Do tis i zmiana
Zobaczmy, jak to ci będzie szło. Wydaje mi się, że jak sobie to w głowie ułożysz, żeby tak to spróbować grać, zapisz sobie też taką wersję, bo wtedy no, dużo ładniej się układa fraza. Jakby mimo wszystko smyczki osobne nam tę frazę potrafią bardzo mocno pociąć i podzielić, więc spróbujmy właśnie w taki sposób ten fragment zagrać. I pamiętaj proszę o tym, żeby przenosić każdą nutkę wibrowaną, nawet delikatna wibracja już jej doda takiego kolorytu. Oczywiście nie w ten sposób. Super. A powiedz mi, Maja, taką rzecz. Oglądałaś Igrzyska? Nie. Nie, bo teraz były Igrzyska w Tokio, jeśli dobrze pamiętam. To tam była jedna z konkurencji, właśnie tak jak jest rzut. Anita Włodarczyk jest od rzutu młotem, ale oszczepem. To nie wiem, kto z naszych rzucał. Natomiast oszczep ma taką prawidłowość, że jak on się wbija w ziemię, to generuje właśnie taki ruch zawężający. I tak samo my musimy traktować każdy z naszych paluszków, że w momencie jak zaczyna wibrować, to tak jak ten oszczep i wytraca. Czyli od momentu tak samo tu. Żebyś mnie też źle nie zrozumiała, żeby nie wyszło z tego. Zupełnie nie o to mi chodzi, tylko żeby ta wibracja była jednak mocno precyzyjna, ale zawężona, tak? Żeby ten ruch był bardzo, bardzo subtelny, bo przez to sklei nam to bardzo ładnie dźwięki, tak? Żeby ona nie była taka natarczywa, szeroka, intymnie po prostu. Jakbyś chciała coś komuś opowiedzieć bardziej na ucho niż wykrzyczeć. Dobrze, Maju. A teraz spróbujmy może po trzy. Po trzy legato w tym miejscu, ok? Spróbujmy, jak ci to będzie leżało. Ale od tego pierwszego jeszcze. Dobra, Maja. I żeby jeszcze tego nie było. Tej bohaterskiej tutaj artyleryjskiej wibracji, tylko subtelnie, tak samo, bo to jest tak naprawdę, jaką masz dynamikę w tym miejscu napisaną w nutkach? No właśnie nie mam. Nie masz żadnej? Żadnej napisanej. Żadnej napisanej nie masz. Okej, to jakbyś to
słyszała. Jakoś coś tu będziemy rozróżniać. Pierwszą od drugiej, drugą od pierwszej. To chyba pierwsza byłaby trochę głośniej, a druga ciszej. Później już jest ten dalszy, tam będziesz... I to bardziej by chyba od cichego, bo to jest właśnie już crescendo. Dlatego, żeby to drugie było ciszej, a pierwsze... Okej, okay, to ja bym bardzo... Był ukontentowany, jakbym usłyszał te różnice właśnie, ale też nie robić z tego właśnie Lalo czy Dworzaka, bo te miejsce... Dalej jesteśmy tutaj w spokojnej wibracji. Spokojnej, acz pełne. By nie było. Automatycznie, że grasz troszkę głośniej, to ta wibracja staje się właśnie taka szeroka i nieestetyczna do łabędzia. Spróbujmy. Delikatnie, mocna lewa ręka, a wibracja spokojna, a smyczkiem przy podstawku bardzo delikatnie podwieszoną właśnie dłonią. Spokojna wibracja, spokojnie. Spokojnie. Dobra, Maja, a nie chcesz wibrować te... Myślę, że wypadałoby tym pierwszym paluszkiem A. Spokojniejsza może wibracja i też może inne paluchy, ale to zaraz dojdziemy. Jeszcze raz z tego... Spokojne. Słyszysz u mnie moją wibrację? Okej. To nie... Dopiero tutaj. Już się wkręciłem. Więc musimy te kulminacje trochę sobie tutaj porozkładać w taki sposób, żeby to było lepiej zaplanowane, bardziej sugestywne w twoim wykonaniu. No i spróbujmy jeszcze raz te kaskady w dół. Ja-ra-ra-ra. O Jezu. Nie. Się po prostu do The Voice'a by mnie nie wzięli. Bardzo ładnie. Dobrze, Maju, a spróbuj to C drugim.
czyli drugi, D pierwszy, żeby zmiana pozycji nie była na trzecią nutę w takcie, tak naprawdę najsłabszą, bo później siłą rzeczy się ją wybija. Ja bym ta, ra, ra, tylko ta, ra, ra, a nie ta, ra, ra. Okej? Okay? To trochę niestylowo wychodzi. Jeszcze raz spróbujmy. Właśnie z taką stabilną wibracją, jak teraz się starałaś. Bardzo ładnie. Dobra, i bez glisa. Bez takiego glisa, jakby tam w podejściu. Super. A tam jest pauza, pani Maju? Jest. Jest pauza? Akurat tutaj jest. Wycelowała smyczkę. No dobrze, to dobrze, że jest, natomiast zjadasz ją jeszcze. W sensie, nie. Nasycasz, napychasz jedzeniem, ona jest grubsza, dłuższa. Ta pauza jest tam krótsza. Ta, ra, 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 ta, ra, ra, ta, ra, ra. Tam chyba jest ósemkowa, z tego co dobrze pamiętam. Nie, ćwierćnutowa. Ćwierćnutowa? To brzmiała jak prawie półnutowa. No, dobrze. Spróbujmy jeszcze raz właśnie, żeby nie zjadać te, nie, żeby jej nie, zresztą wiesz. Dobrze. I Maju, musisz tu w tym podejściu, ważne są dwa elementy. Żeby ta pusta struna nie wybiła ci się jakoś tak, wiesz, ordynarnie. I w ogóle źle. Jakoś mi się teraz rozłączyło ze słuchawki z komputerem, więc tego się szybko połączy. Co się stało? Właśnie mi się rozłączyły słuchawki z komputerem. Aha. Więc a tak właśnie działają te bezprzewodowe rzeczy. Ktoś wszedł na linię. O, super. Nie ma problemu. Staraj się, żeby w tym miejscu, jak grasz, żeby tego A nie wybić. Żeby nie było to właśnie... Tak? Tylko z te wibracji. Tuś się zasadzić na to. Okej. Okay. Spróbuj, żeby postarać się, żeby to A było w troszkę mniej jaskrawym odcieniu. Ono wtedy, ta pusta struna tak nam się nie wybije. Bo za drugim razem może dobrze by było... Może spróbować na D strunie ten początek? Tak tylko sugeruję. Jak się pani na to zapatruje? Jak się, Maja, zapatrujesz na to? Nie wiem, muszę spróbować, bo nigdy akurat na D tego nie próbowałam. Okej, okay. Dobrze, to spróbujemy sobie. Jak ci będzie bardzo niewygodnie,
to zostawimy tak i spróbujemy ten wyraz uzyskać tymi środkami, które mamy. Jak nie, to będzie nada. Okej, no to spróbujmy. Dwa, trzy, dwa. Maja, nie zjadaj tego tutaj. Raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Żeby to jest kulminacja. Dwa, trzy. Nawet jeszcze ci. Ona nawet może być minimalnie wydłużona, ale nie zjedzona. Ja wiem, no teraz pora jest w sumie kolacyjna, to... No, spróbujmy. Dobra, Maja. Tak jak widzę, to na tę pierwszą nutę zużywasz 1/4 smyczka, powiedzmy coś pomiędzy 1/4 a 1/3. Na drugą też taki w zasadzie większy kawałek tortu. A żeby zgasić delikatnie tę A-strunę, to musielibyśmy odwrócić te proporcje, czyli prawie do połowy i w sensie inaczej zagospodarować sobie smyczek, bo ta A-struna, ona sama z siebie wybrzmi, bo będzie pusta, tak? Spróbuj proszę inaczej rozdysponować smyczek, żeby tej A-struny tak nie wybić, nie dać jej tyle paliwa, a dać troszkę więcej do pierwszej nuty, do E. Dobra, teraz najwięcej było na H, a ja bym chciał na E. Teraz trochę za dużo było na E. Dobrze. I trzymamy do podstawka. Dobra, jeszcze raz sobie ten moment zróbmy. W tym, jak tłucza... podstawka i możesz grać do jutra. Okej? Okay? Tyle jest smyczka do użycia na tej nucie. Ale że to jest kulmina... No. Do podstawka leciutką ręką i pełny włos. Bardzo ładnie. Dobrze, Maju. Jeszcze super, czasowo i wyrazowo bardzo ładnie, ale troszkę za późno zaczynasz wibrować tym trzecim paluszkiem. Opleć proszę czwarty i drugi wokół tego trzeciego. On będzie mocniejszy. Jak oszcze. No. Lepiej. Tu też mamy pauzę? Tak. Okej. Okay. Tylko sprawdzam czujność. Tylko właśnie tutaj nie wiem, czy to jest błąd w druku, czy coś, bo jest półnuta z kropką, po czym jest pauza ćwierćnutowa. No, dlatego mówiłem, że ósemkowa tam powinna być. No. Z tego, co pamiętam, że tam dosłownie, a powiem ci szczerze, nawet z wykonań wiolonczelistów rzadko kto tam tę pauzę respektuje. Raczej do... I gasi po prostu. Ten dźwięk wręcz naturalnie jakby gasi wyrazowo. Ale to o tym sobie porozmawiamy. Od tego miejsca zaczniemy na następnej lekcji, bo też mamy następną lekcję ze sobą. Bo tu już z wozu transmisyjnego każą mi kończyć, że już następne osoby czekają. Więc Maju, ja ci bardzo dziękuję, bo jesteś bardzo muzykalna i w ogóle dużo możemy tutaj zrobić jeszcze w tym łabędziu, żeby pięknie płynął.
Także bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Tak? Dobrze, to dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.